Cześć! Witam się z Wami po raz kolejny na moim kanale Scrapbooking by Ewela, na którym prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym, szóstym już odcinkiem z serii pod tytułem Pracownia Skraperki. Omawiam w niej po kolei poszczególne grupy materiałów i narzędzi potrzebnych do scrapbookingu, a więcej dowiecie się na ten temat w podlinkowanym filmie. Przypominam szybciutko o trzech założeniach dotyczących tej serii. Krótko i na temat, subiektywnie, aktualnie na teraz, zwróćcie uwagę zatem na datę publikacji. Nie przedłużając, ponieważ odcinek zapowiada się na naprawdę długi, po prostu zaczynamy. A więc mamy już bazę, wiemy czym ją pociąć, skleić papier, wiemy też jak dodać kolejne warstwy, aby nasza praca była przestrzenna. Jeśli tego nie wiesz, to zerknij koniecznie do innych filmów z serii Pracownia Skraperki. Dzisiaj natomiast będziemy się zastanawiać nad tym, czym tą naszą bazę będziemy oklejać. Mowa zatem o papierach do scrapbookingu i obawiam się, że ten odcinek będzie najdłuższym z całej serii, ponieważ papiery to temat rzeka i budzi on wiele emocji nie tylko we mnie, ale chyba w każdej skraperce. Moim celem na dzisiaj jest przedstawienie strony technicznej papierów oraz w możliwie prosty sposób pokazanie Wam, jak bardzo różnorodna oferta jest dostępna na naszym polskim rynku, nie wspominając już o papierach marek zagranicznych. Ale pamiętajcie, ostateczny wybór tego, z czego będziecie tworzyć, należy do Was i on wcale nie będzie łatwy. Zastanówmy się właściwie nad tym, co to są papiery do scrapbookingu. Jakie to są papiery? Otóż są to papiery w formie arkuszy w kilku podstawowych rozmiarach, które są z reguły dwustronnie zadrukowane dekoracyjnymi wzorami, a różnorodność tych grafik, wzorów i styli jest naprawdę ogromna. Możemy dzięki papierom tworzyć prace w stylu vintage, glamour, romantycznym, dziecięcym, kwiatowym, steampunk, męskim i w każdym, jaki tylko nam się zamarzy. Tyle po prostu od wyboru do koloru mamy możliwości. Papierami oczywiście okleja się bazy kartek, albumów oraz inne zdobione powierzchnie z użyciem kleju introligatorskiego. Dla mnie przez długi czas zagadką było stwierdzenie, co znaczy, że papiery są bezkwasowe i bezdrzewne. I doszłam do tego, zaczytując się w czeluściach internetu. Otóż oznacza to tyle, że papiery są ekologiczne, są produkowane z celulozy, nie zawierają ligniny, czyli zdrewniałych włókien, nie pokrywa się ich też kwasowymi impregnatami, ale jednocześnie papier skrapowy jest odporny na rozdarcia i starzenie się. Nie blaknie, nie żółknie, nie kruszy się z upływem czasu, a prace wykonane z papieru skrapowego są trwałe i nawet po wielu latach nie powinny ulec naturalnemu zniszczeniu. No tyle teorii, ale przecież miało być emocjonująco. Więc powiedzmy sobie szczerze, że dla wielu z nas papier to coś więcej niż tylko materiał do pracy. Skraperki są zazwyczaj pasjonatkami papieru, lubimy kolejne arkusze przeglądać, dotykać, wąchać, ubóstwiać, podziwiać, macać i wdychać. Każdy zakup to nie lada gratka. Czymś innym oczywiście jest kupowanie przez internet na podstawie wzornictwa, użyteczności, a czym innym fizyczne wzięcie produktu w swoje objęcia. I nawet jeżeli od razu nie poczujesz takiej wielkiej miłości do papierów skrapowych, albo nawet jeżeli jej nigdy nie poczujesz, to i tak z papierami niejednokrotnie zetkniesz się na swojej skrapowej drodze. Dodam też, że z technicznego punktu widzenia prace skrapowe oczywiście mogą powstać bez papierów, ale stanowią one jednak dla większości z nas nieodłączny element tego pasjonującego hobby i niejednokrotnie, warto to podkreślić, mają dla nas wartość kolekcjonerską. A propos słowa kolekcjonerska, kolekcje papierów. No właśnie, też na początku swojej skrapowej drogi zastanawiałam się, co to są właściwie te kolekcje. Jest to, kolekcja to po prostu zestaw kilku arkuszy papierów skrapowych, które są zaprojektowane w jednej stylistyce, spójnej kolorystyce,
Mają też jakiś dodatkowy motyw przewodni, jakiś temat, a łączenie papierów w obrębie jednej kolekcji jest dzięki temu łatwe, przyjemne i wszystko do siebie pasuje. I teraz pokażę Wam mały przykład. Mamy na przykład bloczek z Lemoncrafta i popatrzcie, pastelowa, delikatna stylistyka. Motyw tych róż, który będzie się powtarzać na kolejnych arkuszach, koroneczki, drewno, wszystko w jednym stylu, w jednym charakterze. I można powiedzieć, że na dowolnej pracy, jeżeli arkusze połączymy naprawdę w dowolny, losowy sposób, to nie wyjdzie z tego, jak ja to mówię, sieczka, tylko naprawdę będzie wszystko pasowało. W ramach jednej kolekcji producenci zazwyczaj oferują szereg różnych uzupełniających się produktów i mogą to być na przykład duże bloczki, średnie bloczki, małe bloczki, zestawy papierów bazowych, zestawy dodatków do wycięcia, etykiety, zestawy do żurnalingu, napisy, tekturowe naklejki, małe arkusze, paski. Inne marki w zasadzie prześcigają się w coraz to nowych rozwiązaniach, a chyba największą i najbogatszą ofertę najróżnorodniejszych dodatków ma marka Craft O'Clock. I uprzedzając już Wasze pytania, nie musicie kupować oczywiście całych kolekcji. Wybierzcie z niej to, co najbardziej się Wam podoba i będzie najbardziej użyteczne w tym, co robicie. Kolejnym punktem na mojej liście do omówienia jest gramatura, czyli stosunek masy papieru do powierzchni, jaką ten papier zajmuje, a mierzy się nią z reguły w gramach na metr kwadratowy. Dla nas oznacza to tyle, po prostu jak gruby jest papier, jak jest sztywny, jak się będzie z nim pracowało. Papiery skrapowe z reguły mają gramaturę od 190 do 250 gramów na metr kwadratowy. Większość polskich producentów oscyluje gdzieś tam wokół 240-250. Jest to idealna gramatura do scrapbookingu, bo prace dzięki temu są sztywne, trwałe, nie wyginają się, nie falują pod wpływem kleju. Gramatura zdecydowanie wpływa na jakość papieru, ale marki, które tworzą w gramaturze 190, a to jest na przykład Zoy Design oraz Scrap Boys, naprawdę zadbały o wysoką jakość swoich papierów, o dobre sprasowanie i one też mają wiele swoich zalet, także jak najbardziej polecam. Kolejnym bardzo ważnym i dość obszernym punktem do omówienia jest podział papierów ze względu na ich rozmiar. Rozmiary papierów do scrapbookingu podaje się zazwyczaj w dwojakiej formie, w calach i w centymetrach. Jest to spowodowane tym, po pierwsze, że papiery często idą na rynek międzynarodowy, a w państwach anglosaskich wykorzystuje się właśnie miary w calach. Natomiast wiele polskich skraperek stosuje również tą miarę, na przykład dlatego, że zaopatrują się w narzędzia importowane, które właśnie też mają miary w calach. Ale warto zapamiętać sobie, że jeden cal to około 2,54 cm. No i przechodzimy do prezentacji. Duże papiery do scrapbookingu najczęściej są wykorzystywanymi przez skraperki. Mają one wymiary 12 na 12 cali, czyli 30,5 na 30,5 cm. Jest to też podstawowy rozmiar papierów, jaki produkują wszystkie firmy. Niektórzy producenci drukują również wzór skrapowy na tym pasku znamionowym i z tego powodu często jest tak, że jedna strona ma większy wymiar i zadrukowany kolorowy papier ma 31,5 na 30,5 cm. Niektórym z Was nastręcza to kłopotów organizacyjnych i o tym, jak sobie z tym poradzić, myślę, że też powiem w jednym z kolejnych moich filmów. Duże papiery można kupować zarówno na sztuki, gdzieś tam koszt około 3,54 zł, zdarza się, że do 5 zł za sztukę. Występują również w bloczkach. Niektóre bloczki są klejone, inne zestawy są po prostu włożone luzem i spakowane do folijki. Bloczki zawierają od 6 do 12 dwustronnych arkuszy. Z reguły, no bo z tym to jest różnie zależnie od producenta, spotkałam się już z bloczkami 7-arkuszowymi i 10. No dlatego przyjmujemy od 6 do 12 dwustronnych arkuszy. Ceny są bardzo różne,
Zależnie właśnie od ilości tych arkuszy i zabloczek wahają się między 18 a nawet do 41 zł, zależnie właśnie od producenta i ilości papieru, jaki mamy w takim bloczku dostępny. Papiery są na ogół w taki sposób zaprojektowane, że jedna strona zawiera bogatszą grafikę, często są to jakieś scenki, czasami postaci, natomiast na drugiej stronie mamy do dyspozycji jakiś taki spokojniejszy deseń, który będzie nam tworzył tło i dzięki temu papiery możemy wykorzystać w bardziej różnorodny sposób. Jest mniejsze ryzyko, że jeżeli jakiś arkusz nam się nie spodoba, to będzie leżał niewykorzystany. Patrząc od strony ekonomicznej, lepiej opłaca się zakup w całym bloczku, ponieważ często producenci na drugiej stronie okładki dodają jakiś gratisowy arkusz z elementami do wycięcia lub innymi dodatkami. Czasami jednak zdarza się tak, że potrzebujesz kilka lub kilkanaście takich samych arkuszy lub w drugą stronę nie jest Ci potrzebnych aż 12 arkuszy z jednej kolekcji i wtedy warto kupować na sztuki. Jeśli chodzi o duże arkusze, to moim zdaniem one sprawdzają się w scrapbookingu najlepiej, ponieważ można je wykorzystać i do kartek, i do boksów, i do albumów, również do innych prac i zaplanować cięcia w taki sposób, aby było jak najmniej ścinków. Średnie papiery do scrapbookingu są to bloczki o wymiarach 8x8 cali, czyli 20,3 x 20,3 cm. Z reguły zawierają od 18 do 24 dwustronnych arkuszy i są w nich zawarte pomniejszone papiery podstawowe. Średnie papiery kupuje się w całych bloczkach, nie są one sprzedawane na sztuki. Koszty są różne, zależnie od ilości arkuszy i średnio wynoszą między 18 a 26 zł. Format ten nie występuje w ofercie każdej marki, natomiast znajdziecie go w marce Craft O'Clock, Scrap Boys, od niedawna Lemoncraft, a także Alchemy of Art, gdzie zastosowano bardzo ciekawe rozwiązanie. Średnie papiery można tam kupić zarówno w bloczkach po 6 arkuszy, jak i po 24 arkusze. Jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują pełnej kolekcji, pełnego zestawu, chcą natomiast zapoznać się z papierami i stworzyć z nich jakieś mniejsze prace. Średni format dobrze sprawdzi się podczas tworzenia exploding boxów oraz do oklejenia albumów średniej wielkości razem w połączeniu z dużymi papierami, bo jeśli chcielibyśmy wycinać maty na zdjęcia z takiego arkusza, to wychodzi dość dużo ścinków, jest to nieopłacalne. Jeśli chcecie wykorzystać te średnie papiery do oklejenia kartki DL, która standardowo ma wymiar 10,5 na 21 cm, to kartkę, czyli bazę, należy lekko przyciąć z góry, bo te papiery są minimalnie za małe. Proszę o tym pamiętajcie. No i przechodzimy do małych papierów. Takim określeniem tytułuje się bloczki, które mają wymiary 6x6 cali, czyli około 15,2 na 15,2 cm. Mówię około, bo to się w granicach 1 mm waha u różnych producentów. Na ogół zawierają 24 dwustronne arkusze, ale na przykład znajdziemy papiery, gdzie ma 18 arkuszy. Tutaj u 13 Arts możemy znaleźć aż 32 arkusze, ale są one arkuszami jednostronnymi, także tutaj wszystko zależy od producenta. Małe papiery są to pomniejszone wzory z bloczków dużych i warto zwrócić uwagę, że wielkość elementów dodatkowych w takich zestawach również została pomniejszona i na przykład takie rzeczy jak Umintai Paper z karty są także pomniejszone, przez co one mają zaledwie kilka centymetrów wielkości i nie bardzo można je jakoś sensownie wykorzystać. Dawniej tak było, w tej chwili marka Minty Papers już to uaktualniła i ulepszyła. Strony z tymi dodatkami są już dużo lepiej przeskalowane. Natomiast kupując jakieś starsze kolekcje, warto zwrócić na to uwagę. Małe papiery najczęściej kupuje się w całych bloczkach. Producenci z reguły nie sprzedają ich na sztuki. Koszt takiego bloczka aktualnie wynosi około 20 do 24 zł, no to też jak zawsze zależnie od marki i zależnie od sprzedawcy. Nie wszystkie marki mają już teraz w swojej ofercie ten format. Jest on mniej opłacalny dla skraperek,
No, zatem jednocześnie jest mniej opłacalne dla producentów. Papierami w tym formacie łatwo jest okleić kartkę kwadratową lub mały, prosty album. Przy innych pracach zostaje dużo ścinków. Ja tak średnio polecam. Te bloczki potraktowałabym jako bloczki na urozmaicenie, niekoniecznie na podstawę swojego zbioru papierów skrapowych. W zasadzie mam niewiele bloczków w małych formatach, no bo po prostu trudno jest mi jakoś sensownie zagospodarować. Oprócz arkuszy w trzech podstawowych rozmiarach, na rynku pojawiają się ostatnio nowe formaty papierów do scrapbookingu, które stanowią uzupełnienie podstawowych kolekcji. I tak na przykład marki Lemoncraft i Minty Papers mają bloczki z tłami w formacie 6x8 cali, czyli około 15x20 cm. Czyli są one uzupełnieniem kolekcji, zawierają inne wzory niż kolekcja bazowa. No przez to oczywiście kuszą nas do kolejnych zakupów. U Craft O'Clocka spotkać można arkusze z papierami bazowymi w formacie 30,5 na 15,2 cm, czyli są to połówki dużych papierów, z tym, że różnią się od dużych papierów tym, że są to faktycznie takie bardziej spokojne tła. One już nie zawierają z reguły grafik tych scenek i grafik kwiatowych. Dość popularne wśród producentów są też takie wąskie paski. Są one taką trochę próbką kolekcji. Sprzedawane za kilkadziesiąt groszy lub dodawane w gratisie do różnych zamówień. No i z jednej strony wydawać by się mogło, że taki pasek do niczego nam się nie przyda, aczkolwiek nic bardziej mylnego, śmiało można go wykorzystać jako pełnowartościowy materiał do wykorzystania na kartkach. I mam nadzieję, że uda mi się też za jakiś czas przedstawić Wam moje patenty na te paski i nagrać specjalny odcinek właśnie w tym celu. Spotkałam się również kiedyś z papierami do tworzenia kartek w rozmiarze A6, także jak widzicie, poza podstawowymi wymiarami mamy jeszcze do dyspozycji kilka innych, natomiast no, nie da się ukryć, że bloczki duże, średnie i ewentualnie małe to podstawa pracy skraperki. No i kochani, ponieważ ten film trwa już dość długo, a mam Wam jeszcze wiele do powiedzenia, to postanowiłam, że odcinek o papierach do scrapbookingu rozdzielę na dwie części. Pierwszą część kończymy teraz, natomiast na kolejną zapraszam Was już za tydzień. Przypominam też o tym, że w opisie filmu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące mojego PDF-a z podręcznikiem do scrapbookingu. Zapraszam Was również do obejrzenia innych filmów z serii Pracownia Skraperki, jak również do śledzenia całej mojej twórczości. Tutaj na YouTubie, na mojej stronie na Facebooku oraz na moim Instagramie. Do zobaczenia za tydzień!